No nic, tylko czapkę z głowy pochylić przed tymi ludźmi i podziękować im za to, że oni dbają o tą polską motoryzację, bo to też rozwija człowieka. W tej chwili o Fiacie 125P. Otóż chciałbym powiedzieć, że kontakt mój z tym samochodem, z tym konkretnym modelem, był przeogromny. Nie ogromny, dlatego że ja byłem przy jego powstawaniu. To pod koniec 60-tych lat, gdzieś w połowie 60-tych lat zaczęto z Fiatem rozmawiać na temat zakupu licencji. No i wtedy była taka sytuacja, że nie bardzo była zgoda była zgoda w ogóle co do produkowania jakiegoś typu samochodu osobowego. Natomiast nie było zgody na prawidłową realizację tego. Dlaczego? Dlatego, że zastosowano metodę mniejszych kosztów. To znaczy, jak pan zapewne wie, polski Fiat 125P to był samochód de facto 1300-1500. Wzięto karoserię ze 125S, czyli z najnowszego modelu wówczas produkowanego w Turynie samochodu luksusowego. 130 powstała później. I to był identyczna karoseria jak w Fiacie 125P, bez upiększeń. To znaczy, był taki już dużo tańszy grill, były inne zderzaki, były inna tapicerka, była inna deska rozdzielcza. Był to taki składak właśnie, przykryty tą karoserią, zubożoną karoserią, przykryty 1300-1500. I, no ale był, wie pan, ale on powstał i była taka historia, że myśmy się wreszcie cieszyli, że oprócz syreny, no to mamy jakiś samochód w produkcji. Jak powiem, on był niepełny, no, ale w miarę możliwości myśmy nad tym samochodem w dziale sportu pracowali i zaczęliśmy od tych silników 1300, właśnie 1500, podpartych jedynie na wale w trzech miejscach. No więc nie bardzo było można wtedy wyciągnąć jakąśkolwiek moc. O turbinie się w ogóle jeszcze nie rozmawiało. Nie można było wyciągnąć mocy, bo po prostu wały nie wytrzymywały, nie było podparcia wału. Pracowaliśmy w ten sposób, że nie chcieliśmy wyważać otwartych drzwi. No więc pojechaliśmy do firmy Bozzato we Włoszech i on tam się zdeklarował, że on nam pomoże robić te silniki. On zrobił te silniki dwugaźnikowe. No ulepszył tam wałki, ulepszył dużo rzeczy w silniku. Niestety wszystkie trzy silniki eksplodowały. Pierwszy mój silnik eksplodował na razie Monte Carlo. No to zbierałem go gdzieś tak na przestrzeni 150 metrów. No i potem przyszły jednostki 1600. To już jednostki były nowoczesne bardzo, dwuwałkowe. Potem 1800, a na końcu 2000. I wszystkie te jednostki trafiły do sportu, w Fiacie 125. I de facto w 70 chyba 6 czy 7 roku, no to Fiat dysponował, polski Fiat dysponował samochodem rajdowym zupełnie porównywalnym z Fiatem Abarth, czy
czy z 17 Gordiną, czy... To nie było obaw, że ten samochód może przegrać. No i wtedy w zasadzie skończyła się era Fiata. Ja mówię tylko o sporcie tutaj. Ja nie mówię o modelach, o produkcji, o rynkach, o jeszcze milionie rzeczy, które towarzyszą. I potem dział sportu dostał niespodziankę, bo dostał Polonezę, który no niestety był 150-170 kilo cięższy w założeniu od Fiata. No więc nie bardzo było jak szukać na pokrycie mocą tych zbędnych kilogramów. No myśmy to odchudzali jakoś, wyrzucali te kilogramy, ale mimo wszystko Polonez był cięższy. Tak, Fiat będzie zawsze bardzo istotną częścią, dlatego że ja nie tylko byłem kierowcą fabrycznym, ale byłem szefem OBR-u, czyli komórki badawczej, który tworzył nowe rzeczy. Bardzo ciężko było zrobić taki zespół mechaników, inżynierów, bo to musiała być specjalna kasta ludzi. Tak samych zapaleńców jak zawodnicy, a może nawet więcej. Ja pamiętam sam, jak podjeżdżało się na serwisy rozgrzanymi do czerwoności samochodami, gdzie tarcze hamulcowe były po prostu jak z pietach utyczone, gdzie wydechy, kolektory, to wszystko było straszliwie gorące. Myślał pan, że się ktoś zawahał coś robić? Czy ktoś myślał o jakimś BHP, czy o podłożeniu jakiegoś azbestu, żeby się... Nie. Nic z tych rzeczy po prostu robiono. Parzono się, krew leciała ludziom z rąk. I robili. No bo tacy to byli ludzie. No bo to nie wystarczy tylko być mechanikiem. To musi być w serwisie takim rajdowym, musi pracować człowiek, który jest temu sportowi tak samo oddany jak kierowca. I kierowcy, którzy doszli do dużych wyników, to doszli swoją pracą, ale również i pracą swojego zespołu. Nikt, bez zespołu nikt nie dojedzie na żadne wysokie miejsce. A, tu pan chce mnie złapać. A, no. Nie powiem jeszcze za wcześnie. Nie. Powiem panu. Homologacja to jest coś takiego, co jest wymagane przez przepisy Federacji Międzynarodowej, a mianowicie ilość wyprodukowanych samochodów seryjnych, dopuszczonych do ruchu drogowego. I myśmy najpierw tak homologowali. Oczywiście polski Fiat z automatu został homologowany, no bo był produkowany w tysiącach sztuk, eksportowany do kilkudziesięciu krajów świata. 1600 natomiast myśmy stworzyli zakład krótkich serii. I to nie była lipa żadna. Bo 1600 myśmy homologowali bardzo szybko i z tego powodu, że z fabryki dużo tych silników odbierały służby, wojsko, policja, ABW, ABCBA, CBP i tak dalej. Już nie pamiętam, ile tych służb tam było. A teraz jest więcej prawdopodobnie. Ale nie ma polskich Fiatów. Mają teraz lepsze samochody. Więc oni to zamawiali i oni tym jeździli. Więc... Natomiast Polonez 2000 był problem. Był problem, bo mieliśmy jechać na Monte Carlo. I rzeczywiście był taki problem, że kwestia ilości powstała. Kwestia ilości powstała tych samochodów, czy da się to pohomologować, czy się nie da pohomologować. To de facto zależało od dyrektora z FIA, który się tym zajmował. Tego departamentu homologacji. No i myśmy go zaprosili do Warszawy, bardzo żeśmy go tu ładnie przyjęli. Poświęciliśmy mu dużo bardzo czasu. Pokazaliśmy mu najlepsze
że tak powiem, zakątki Warszawy. No, w każdym razie był tak uszczęśliwiony, że rano, kiedy była wizytacja, to bardzo mu było ciężko wstać z łóżka i pojechać na plac do FSO, żeby zobaczyć te samochody. No oczywiście myśmy nie zastosowali taką metodę polską, że to na najlepsze właśnie, żeby tam na nogi stanąć, to trzeba sobie tam strzelić jednego jako tam takiego herniaczka i wypiliśmy za przyjaźń polsko-francuską, no i pojechaliśmy do FSO. W FSO stało 500 samochodów z podniesionymi maskami, silnikami dwulitrowymi. Z tyłu były napisy 2000 i on to obszedł. Już nawet na to nie chciał patrzeć, prawdopodobnie go trochę głowa bolała, ale zobaczył to. Tymczasem to nawet nie było dobrze zmontowane. To potem, po jakimś czasie było zmontowane, ale do tego czasu nie było zmontowane. Ale fabryka samochodów nie była jedyna, która robiła takie numery. Tak jak o FSO mogę mówić jako o nieistniejącej fabryce i jako ciekawostkę, to na przykład nie powiem, co robili tam Francuzi czy Anglicy, bo im się zdarzało statki topić też. Była burza, szedł statek, gdzieś tam wiózł samochody i zatonął. No, no i samochody wyprodukowane, statek poszedł na dół. To poszedł na dół. Różne triki się użyły. Różne triki. To są fanatycy tych starych samochodów. Ludzie, którzy mają pewnego hopla takiego właśnie na punkcie zbierania samochodu. Ktoś zbiera motyle, ktoś zbiera znaczki, ktoś zbiera obrazy, a ktoś zbiera samochody. Więc a tu wyjątkowo powiem panu, że tu to jest bardzo popularne w Europie teraz. Popularne w Europie i ja widzę, że z tych samochodów, które były produkowane w ubiegłych dziesięcioleciach do sportu w Europie Zachodniej, ta kolekcjonerskość i jej jakość poszła w tym kierunku, żeby poprawiać jeszcze to, co było. I te samochody, które my znamy, na przykład, nie wiem, no weźmy Lancia Stratos. To dzisiejsza Lancia Stratos to jest zupełnie innym samochodem. To jest Lancia Stratos, tylko waży 400 kg mniej, bo jest z kewlaru. Więc sam pan rozumie, że to jest już no zupełnie co innego. Zupełnie co innego. A no nic, tylko czapkę z głowy pochylić przed tymi ludźmi i podziękować im za to, że oni dbają o tą polską motoryzację, bo wie pan, no ja jestem właśnie za dbaniem, za tym, żeby utrwalać i tą wiedzę o samochodach, bo to też rozwija człowieka, wie pan. Ja panu powiem, co dała motoryzacja jeszcze. Motoryzacja dała człowiekowi to, że jak człowiek dostał ten pojazd, który ułatwił mu życie, no bo ułatwił mu czas przenoszenia się z miejsca na miejsce, prawda? To jednak pociągnął go ten samochód inżyniersko. Bo mu się bez przerwy coś psuło, no to zaczął tam dłubać, to się nauczył, że coś się przykręca tak. I to powstała taka... Ludzie się na tym nauczyli po prostu. Nauczyli się. To nie to, że tylko były warsztaty, tylko były serwisy. Nie. Kiedyś ludzie, jak była syrenka, to sobie sami zmieniali tam tłoki, nie tłoki. Marek Warisela w trzecim Monte Carlo wymienił dwa tłoki i zdążył na metę. To już jest pytanie nie do mnie. Ja oczywiście uważam, że warto.
Wybieram to z całego serca, żeby pokazywać, co było, jak było, bo to jest również część historii. I może na koniec powiem panu, że najbardziej mi szkoda tych ludzi, wie pan? Bo ja rozumiem, że jest jakieś zabirowanie polityczne i że przechodzi się na inny ustrój państwowy. Ale wie pan, nie rozwala się takiego zespołu, bo to nie było dużo ludzi. To było 20 parę osób, ale takiego zespołu będzie bardzo trudno kiedykolwiek w Polsce zrobić. Bo to byli dobrani fanatycy tego sportu. Pan myśli, że tacy chłopcy, którzy wtedy oni, no, starałem się im płacić z najwyższych możliwych tych stawek mechanicznych. Zaliczałem im nadgodziny, chociaż zresztą tam światła nie gasły w OBR-ze. Pracowało się cały dzień. Oni mieli dobrze ze mną, ja miałem dobrze z nimi. Szanowaliśmy się razem. Trzeba było inaczej zagospodarować ten zespół ludzi. No ale cóż, no tak się stało, jak się stało. Dacia się obroniła, Skoda się obroniła. To prawda, oczywiście, technologicznie mają od innych wiodących marek wsadzoną technologię dotyczącą auta. No ale jest znak Skody i mogą się pochwalić Czesi, że to jest poważny punkt w ich eksporcie. Bo Skoda jest bardzo poważnym punktem bliżej. A kto? To my wiemy, że to jest Volkswagen. Ale tak przeciętny Kowalski, no wie, że coś tam ma wspólnego, ale nikt nie powie, że Volkswagen to Skoda, czy odwrotnie. A to dokładnie tak nie jest. Pozytywnego na koniec, ja wiem. No namawiam do uprawiania tego sportu, bo jak się ktoś raz zarazi, to już umarł w butach. To sport rozwijający bardzo charakter człowieka. To dla faceta dobry sport. Tutaj również troszeczkę zwracam uwagę, że to sport niebezpieczny. Że płaci się za to ciężką cenę, ale za coś trzeba zapłacić. To za darmo nie przychodzi. A czy marzyłbym, żeby w Polsce była seryjna produkcja samochodów? A wie pan, jeszcze parę lat temu to marzyłem, ale dzisiaj powiem panu, że nie bardzo marzę. A dlatego, że dzisiaj nie potrzeba panu fabryki. Dzisiaj pojęcie fabryki samochodów jest pojęciem oddalającym się. Bo skoro firma kanadyjska, która też kiedyś, nie będę mówił nazwy, też kiedyś starała się kupić FSO, robi części do wszystkich samochodów na świecie. No to jak? To jak? To mamy produkować? Nie, tu się nie wytrzyma pewnych rzeczy konkurencyjnych. Absolutnie. Mówi się o Arinera, tak? Jakaś wyścigówka jest. Robią Warszawę. Zrobili tą syrenę. To wszystko jest niezłe, wszystko jest fajne, ale... No, tak naprawdę to... Ja nie widzę możliwości podjęcia wielkoseryjnej i konkurencyjnej produkcji samochodów w Polsce teraz.